Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Haha, święta i po świętach i pewnie niezłe z was grubaski teraz, co? No i ja właśnie sobie wziąłem dzisiaj, na dzisiejszy odcinek, mojego właśnie grubaska. Nie wiem, co oznacza ten napis fake taxi, kojarzycie może? Ja nie mam pojęcia. Jeśli wiecie, to piszcie w komentarzach. Weźmy sobie felgi. Ja tak go teraz dokańczam, bo on już jest wymaksowany. On jest tutaj już porobiony grubo. Zostawię takie wielkie felgi. Zobaczymy, jakie opcje tuningowe tutaj mamy. Pyk, elegancko. Prześwit musi być duży, bo na śniegu będziemy jeździć. Ej, co jest tutaj? Popsuły mi się osiągi. No dobra, niech zostanie tak. Tylny, o, pięknie, podoba mi się. Cyk. Plastiki sobie tu zainstalowałem, wiecie, takie plastikowe zderzaki i te inne pierdoły. Wszystko tu wymaksowane, najlepszy silnik V8, 5,8 litra, 4x4 napędzior i dodatkowe uturbienie z tego gościa, mamy koksa. Idziemy, zobaczcie, 125 tysięcy kredytów kosztuje mnie ten tunik. Także docencie to, ok? To jest grubasek na dzisiejszy odcinek. Każdy z nas jest dzisiaj grubasek. Chodźmy do akcji, zobaczymy, jak mi pójdzie. Tak, jeszcze trzeba go dostosować. Na pewno skrzynia biegów, jakieś tam ściśnienie w oponach. Spuścimy, coś tam porobimy. Zobaczymy, jak się samochód będzie zachowywał. Tak. Standardowo weźmiemy, zobaczymy, co tutaj nie gra. A skrzynia biegów całkiem spoko była ustawiona. Ten samochód znajduje się w klasie S1, on jest prawie wymaksowany. Nie mam pojęcia, jak będzie sobie radził na śniegu, ale wiecie. Trochę waży w standardzie, tam nie wiem ile tam, 2800 kg chyba waży standardowo Ford Transit, przynajmniej ten starszej generacji, którym kiedyś jeździłem. A ten nie wiem ile może ważyć, zwłaszcza teraz po odciążeniu. Ustawmy tu może napęd w ten sposób. A aerodynamika, czy coś tutaj trzeba zmieniać? Moi drodzy, nie, to jest Ford Transit. Będziemy w nim wymiatać i już, no. Oponki, właśnie, ciekawe jak się na śniegu ustawia opony, nie mam pojęcia. Nie opony, tylko ogólnie koła. Ja tam ciśnienie trochę zmniejszyłem, ale nie wiem, czy to dobrze. Ponoć nie powinno się. Przypomina mi się odcinek, który nagrywałem w Forzie Horizon 2. Z Fordem Transitem. Wtedy mieliśmy Transita DHL-a, teraz mamy fake taxi. Dalej nie wiem, co to może oznaczać, ale jak ktoś wie, to wie. Mam parę rzeczy tutaj do zrobienia, między innymi skok chyba tutaj jest? Tak, jest skocznia i musimy zrobić skok, tylko gdzie my tu mamy najazd? Z której strony? Chyba z tej. Holy shit, jak ja mam się tu niby rozpędzić? Skąd? Muszę jakoś z drogi zjechać, ale tutaj w ogóle nie ma rozpędu. Nie wiem, dziwne to trochę. Spróbujmy. A coś tutaj... Aha, to moje ślady, dobra. Uii. Nie wiem, gdzie dojadę. To lecę, sorry. Czy będą trzy gwiazdki? Powinno się na mapie już pokazać, że mam gwiazdek dwie. No nie fajnie, nie podoba mi się to, zwłaszcza teraz jeszcze wichura się pojawiła, no nieciekawie. Zdobyłem jakiś nowy klakson, nice, to są właśnie nowe klaksony, które warto by było sobie posprawdzać. A to ciekawe, w podstawce można było skakać też w drugą stronę, a tutaj nie można. No dobrze, to spróbujmy jeszcze jednej rzeczy, jest zamieć, będzie mi trochę ciężej, ale możemy sobie zaznaczyć ten cel na GPS, nie tak. Na GPS-ie i powinno mi się to gdzieś tutaj, tak jest, pojawia mi się z daleka, nawet pomimo tego, że nie widać nic na odległość dalszą niż 5 metrów. Ale dziwnie nim się jeździ, no, taką wielką bryłką po tym śniegu. To nie jest dobry samochód do skakania, czemu? No bo jest ciężki, 55 metrów, nie wiem czy dalej, czy bliżej. Nie udało się przebić tego. No dobrze, to wiecie, no nie wiem, no trzeba sprawdzić, jak się sprawdzi w wyścigach. Tu musimy uderzenie bokiem zrobić. Król góry. Bierzemy moją nową furę. Z tyłu mam specjalny ładunek na pacę. I jedziemy, jedziemy z koksem. Zobaczymy, z czym się będziemy ścigać tu w ogóle. To jest klasa S1, to nie są żarty. Ej, gdzie są ciężarówki? No dobra, tam mamy pick-upa, tak? Fake tak.
Dobrze, czyli tak, skasowania bokiem. Musimy obiekty jakieś tam gdzieś po drodze rozwalić, tak? Nie ma mowy, teraz to mi nie dacie rady. Ja tu mam, kurde, moje fake taxi. Kurczę, ale śmiga. Śmigatron to jest. Tak to się robi. To jest dopiero śmigatron, a nie. Ja w poprzednim odcinku miałem Audi, ale tamto Audi nie potrafiłem przestawić z trybu ekonomicznego. Jakiś tryb eko mi się włączył i w ogóle nie mogłem wygrywać. Coś tam nie tak było z tym Audi. No mówię wam, tryb eko był włączony. Włączyłem później na ten, po odcinku widok z kokpitu, patrzę, tryb eko. I nie da się tego wyłączyć. Nie wiem, coś zbugowane jest w tym samochodzie, było. Bo już go nie wezmę. A tutaj zobaczcie, zrobiliśmy sobie Forda Transita i jaka akcja? Cyk, cyk. Elegancko, jedno skasowanie zaliczone. Jeśli chodzi o tego pick-upa z przodu, też go mam, jest świetny. Z tym, że ja go zrobiłem na szosę, nie na śnieg. Mam go na tamtej krainie, zresztą w ogóle można go tutaj sobie wziąć, tylko cały czas driftem. Tylko ja nie mam w nim opon zimowych i go tutaj też nie dostosuję. A spadaj ty mi stąd, dziadu ty! Ja mam teraz Forda Transita, teraz to ja będę was spychał, gnoje śmierdzące! Następne skasowanie, elegancko. To jeszcze 4 nam zostały. Może się nawet zadanie uda zaliczyć. Cyk. Ja nie mogę, taka wielka bryłka. I co, gruby też potrafi, nie? Pewnie, że tak. Obżerajcie się. Święta są. Tak jest. I zobaczcie, wygram. Skasowanie. 5 już skasowań. Ach, prawie byłoby 6. Czy będzie końcówka? Nie, jeszcze jedno okrążenie. Dobra, tu mam szansę zaliczyć nawet wyzwanie, ale gościu jest zaraz za mną. Znaczy ten gościu, to jest bot. On nie wie, o co chodzi. On myśli, że on może zawsze wygrywać. Nie. On jest tylko tak zaprogramowany, on nie myśli. Ekstra! A czemu nie zaliczyło mi skasowania? Skasowania bokiem mam zaliczać. Powinno mi zaliczyć. Tu bałwanek był do zaliczenia. Fake taxi zalicza bałwanki. Jest znak, jest... Ach, super! Jeszcze jedno skasowanie i wygrałem. No zalicz się, zalicz. To muszą być bokiem skasowania, nie mogą być przodem. Ukończono, wow, coś skasowałem, ekstra. Jedź. Nie mogłem wykręcić, szlak. 5000, o nieźle, rewelacyjna jakaś tam kombinacja umiejętności. Widzicie, to jest World Transit. Reaktywacja z Forza Horizon 2. Ci co oglądali wiedzą, o co chodzi. Możecie sobie obejrzeć, bo te filmy są dalej dostępne. Tak jest, ale zobaczcie. Super Sports One. To jest to, moi drodzy. Tak, elegancko. Zaliczone wszystko. 3 gwiazdki, bez problemu. Prawie, że z palcem w tyłku. Elegancko, podoba mi się. Fake taxi. W sumie... A, nieważne. Z palcem w tyłku i fake taxi. 100 tysięcy punktów, 200 tysięcy kredytów. Proszę bardzo. Dawaj gwiazdy. Cyk, 3 gwiazdy. Jeszcze musimy 2 gwiazdki zaliczyć. Moim fake taxi, żeby wygrać dalej jechać, nie? Coś miałem zrobić. Czekajcie, czy ja nie mam czasem losowania jakiegoś? Tak, mam jedno losowanie, bo przecież dużo punktów, żebym nabił teraz. To powinno być dodatkowe. Jest! BMW M4 Coupé. Czekaj, nie powinno się mówić Coupé, tylko Cube, nie? Jakoś tak. Cube. Jakoś tak się powinno mówić, czytać. Dobrze, jedziemy teraz... Podjazd, tu mamy zjazd, tu mamy podjazd. Może tutaj.
Pojedziemy, fajna droga jest, a muszę się tym tranzytem trochę rozpędzić. Nie wiem, na co go stać, a podoba mi się jazda nim. Kurczę, jak ten śnieg wygląda. No co, zobaczymy wnętrze. Wow, jak fajnie podświetlone ma zegary. Ekstra to wygląda. Wow. Normalnie jakbym teraz jakąś przesyłkę dostarczał. Podoba mi się. No ale kurczę, z tej kamery z kokpitu nie wiemy, o co chodzi za bardzo. Trzeba jeździć na tej kamerze z tyłu, bo tutaj przynajmniej widać, jak samochód jest obrócony, dobrze. Dobrze wybrałem. Myślałem, że wyszedłem do mapy albo gdzieś tam. Fura jest niezła. Kupujcie ją, testujcie. No i jest zrobiona na maksa. Wszystko, co mogłem w niej wsadzić, do niej wsadzić, to wsadziłem. A i tak nie jest w klasie S2, to jest szok. Nie sprawdziłem, jakie mamy tutaj cele, więc będę sobie po prostu jechał. I wygrywał. Co by na to? Tak naprawdę tylko dwie gwiazdki trzeba zdobyć jeszcze, żeby przejść dalej. Jak to wszystko fajnie wygląda, tylko tutaj mam nieodpowiednią furę, no. Żeby tak, wiecie, jeszcze driftem, jakimś tam fordzikiem. Jakimś takim... W sumie to jest fordzik. Tylko chodziło mi o coś, o jakąś rajdówkę, no, a nie takiego kloca wielkiego. No ale klimatycznie musi być, tak? Każdy brzuszek dzisiaj ma, więc dzisiaj też musiałem grubasa wziąć na ten odcinek. I proszę bardzo, jest. Zaliczony. Moje fake taxi z palcem w tyłku to zaliczy. Wow! What? Co? Jak ja to zrobiłem? Zobaczcie. Zostawiłem ich z tyłu. To jest właśnie to. Tu się powinno ścigać ciężarówkami na tych mapkach. Bo tylko te mają tutaj trakcję jakąkolwiek. One jadą jak po normalnym. Jak po normalnym asfalcie prawie, że. A te małe gówna w ogóle docisku nie mają. Takie. Zanim to się rozpędzi, zanim te wszystkie spoilery zaczną działać, to już dawno Ford Transit na mecie będzie czekać. Z ekstra ładunkiem. Cyk, ale zobaczcie, jak to super wygląda. Ja się nie mogę napatrzeć w ogóle na te widoczki w Fordzie, właśnie na tym dodatku, jak to super wygląda. Jak ktoś nie ma tego dodatku, to nie kupujcie. Oglądajcie filmy u mnie i będziecie to wszystko widzieć, bo to wygląda fenomenalnie i no, nie można się napatrzeć. Uwaga, lód. Lód to dodatkowy plus dla Sebiksów, bo oni uwielbiają lód. Spotkać się pod Biedronko, kupić ze dwa banany i pokręcić kółkiem. Tak. Ty jeno, patrz, jak spaliłem kaporę. Ty jeno, patrz na to, odpalam dwie fajki naraz. Jestem prawdziwy Sebiks. Ej, co jest z tą listą? Coś nie tak. Się przesunęła trochę, ale nieważne. Odpalają swojego łopla. Kółka kręcą się jak w betoniarce. I chyba zaliczę, bo 100 tysięcy... Co? Nie miałem 100 tysięcy punktów umiejętności? Jak to możliwe? Fordem Transitem. Ale słuchajcie, dwie gwiazdki zdobyłem, także będzie już następny etap. Okej. I teraz tak, chciałbym sobie... Co to jest? A, zjazd z górki. Tu mamy jakieś próby. Drift jest. Okej, to naszym następnym celem będzie drift, ale w tym czasie pojedziemy sobie zjazd z górki, bo tu mamy z górki zjazd. I to jest niedaleko mnie, także wsteczny. Ruszaj po nagrodę. O! Ferrari FF do wygrania teraz. 60 tysięcy kredytsonów. 60 tysięcy cebulionów albo sebiksonów. Dobra, bier to. Jedziemy z koksem. Bierzemy transita i rozwalamy ich, ok? Ale teraz się trzymajcie, bo to będzie jazda bez trzymanki. Mamy tu noc, widzę, albo zachodzące słońce, więc widoki będą super. Jest moje fake taxi. Startujemy z koksem.
Ja od razu dwóje wrzucam, bo tu nie ma co. Zobaczcie, jak kurde, jaki on ma odpiernić. Pcham tego gościa z przodu, bo on nie wie, o co chodzi. Cyk, gdzie mi z tym karawanem? Wyjazd. Wow, tu mamy jakiś skok. I hop. Hop, trzeba uważać. Prawie, że 90 stopni. I piękny kiss the wall. Zaliczony. Co tu się dzieje? Aha, trochę po lodzie było. Tutaj też w ogóle lód zalicza wszystko. Ma to gdzieś. On ma Forda Transita. Jemu wszystko wolno. Ops, ops. Trochę mnie za bardzo. Patrzajcie na to. Ja nawet nie wiem, jakie tu wyzwanie jest, żeby zdobyć. Ale jak to wygląda? Gdzie? Jak on tak na pewno by tak skręcił? No, no. Już, już. O! Mało brakowało. Kurczę, ja zapomniałem, że nie gram online. Ja mogę sobie tutaj ewentualnie cofać, jak coś tam spierniczę. Tak, mówię wam, no transity najlepsze na ten dodatek są. No patrzcie, wszystko driftem. Oh my god, no. Nie mogę się na to napatrzeć. Jeszcze powinniśmy mieć jakąś reklamę z boku. Na tym transicie. Taką YouTube'ową reklamę. Oh shit! Wypadłem. No i właśnie teraz przyda się cofanie. Jeszcze kawałek. Jeszcze musimy bardziej ustawić pod kątem ten samochód. Ja tu taką dużą prędkość miałem. O, skubany. Dobra, to hamujemy po hamulcach. I kurczę, udało się. Ładny kiss the wall był. Jedziemy. Na dole czeka nas drifting. Muszę zaliczyć też. Moim fake taxi. Będziemy zaliczać drifting, będziemy driftować. Okej. Nie wiem, czy uda się go dogonić, bo gościu coś jest za dobry. Trzeba mu chyba pomóc przegrać, co? Co wy na to? Ej, ziomek, coś ty słabo stuningowałeś swoją furę! I chyba pominiesz flagę, a zresztą oni o to nie dbają, bo oni mogą pomijać. Na razie, Sebikso. Ops! Dziwnie rzuciło mnie. Po ścianach, nie po ścianach, ale co? Wygrana w kieszeni jest? Jest. O to chodzi. Nie wiem, jakie to wyzwanie było, ale pewnie nie zaliczyłem. Nieważne. Mi się tam żaden komunikat nie pojawił, żebym zaliczył jakieś wyzwanie. Ale co tam? Tutaj zaraz strefa driftu. I strefę driftu to my sobie zaliczymy na grubo. Dobrze. Zobaczmy. Umiejętność 3... Proca? O co chodzi? Nie wiem, o co biega. Jakaś proca. A wiem, to trzeba chyba kogoś... Trzeba ze 3 samochody wyprzedzić. Z tą procą o to tam biega. Tu mamy tą strefę driftu, którą obiecałem. Jedziemy. Te strefy driftu przeważnie są łatwe tu, żeby je zrobić na 3 gwiazdki. Przynajmniej do tej pory nie miałem z nimi problemu. Czasami to jest jeden zakręt, gdzie trzeba po prostu co? No wejść na ręcznym i samochód sam robi resztę. Wystarczy dodać do końca gazu, dlatego że... No tutaj, no co, jedzie się, tak? No po prostu się cały czas driftuje w tym dodatku. Ale czasami są takie właśnie pokręcone traski, jak widzę, że tutaj jest dosyć skomplikowana i mogę mieć problem. Wow, a tutaj mamy, zobaczcie, co my tu mamy? 5000 XP, hoho! Tak, jest wąsko. Nie wiem, czy nie będę musiał wziąć mojego drugiego Forda driftowozu. Zobaczymy, jak pójdzie transitem. I chyba w złą stronę też jadę, bo... Bo pod górkę to tak słabo driftować jeszcze transitem. No, z tamtej strony lepiej, zobaczcie, tu mamy i równo i potem z górki, tak? Więc raczej nie będzie 3 gwiazdek. Raczej będą tam może 1. No, 2, dobrze. No fajnie, próba mi się nie odpaliła. Zaraz ja się odpalę, cholera.
No czasami tak jest, jak się jeszcze te punkty naliczają, pokazuje ci, a jeszcze tyle ci zabrakło, tamtego ci nie zabrakło, to musisz jeszcze zrobić i zanim te wszystkie komunikaty ci poznikają u dołu ekranu, dopiero wtedy możesz brać udział w następnej próbie. Jeszcze raz. O właśnie, nie wiem czy... Bo tu mamy kawałek rozpędu, nie wiem czy... Jest sens jechać tak jak ja jadę. Czyli skracać sobie. Tylko pojedziemy tak jak ten transit tamten biały chciał poprzednio. Tu jest strasznie wąsko. Ciężko się tym gratem tu zmieścić. A ja mam specjalny samochód do tego. Jest to samochód kanabloka. Ale zauważyłem też jedną rzecz. Tutaj, jeśli my pojedziemy w tym kierunku... Ach, cholera, widzicie jak wymyślili? Cholery jedne. Jest tutaj specjalnie tak zrobione, żebyśmy się nie rozpędzili mocno. Ach kurczę, 49 tysięcy i chyba mi się tak, niepowodzenie. Ale słuchajcie, ja mam tu specjalny samochód, specjalny do takich zadań. Uwaga, gdzie to jest ten Ford mój? Fordy. Fiat Ford. Cyk! Biorę tego gościa. Nie ma zmiłuj, mówię wam, teraz to będzie rutyna. I zaczniemy sobie, nawet spróbujemy z tej strony. O, chwila, muszę się przyzwyczaić. Zaraz będziesz zaliczony, no. Fake taxi tutaj ciężko. Chociaż nie wiem, ile punktów mi brakowało tam, bo może jakbym się utrzymał. Ile tu trzeba mieć? 35 tysięcy, ja miałem ty fake taxi tyle, więc jakbym przejechał przez tą ostatnią bramkę, to bym zaliczył to. Ale już dobra, wzięliśmy sobie tutaj niszczyciel kanabloka. Tutaj kuźwa bardziej narty by się przydały, a nie koła. Ale zobaczcie, tym kanablokiem mogę tutaj też manewrować, tak? A transitem ciężko. No już, zaliczone mam. Nie wiem nawet, gdzie ja tu mam wjechać. Ja to zaliczyłem? Jest, dobra. Udało się, no trzy gwiazdki muszą być. Są trzy gwiazdki, także bez problemu. No ten samochód bloka jest fenomenalny. On naprawdę, jeśli nie macie jak wygrać czegoś, to... A wiecie co? Zobaczmy, co robi ziomek. Przygoda online. Ziomek z teamu. Spróbujmy z nim pojeździć, zobaczymy, czy mnie zaakceptuje. Nie wiem, może mnie nie zaakceptuje. O, coś tam się dzieje, zobaczymy. I wezmę moją kosiarę Forda Transita. Ja nie wiem, czy on będzie miał szansę ze mną, nie wiem. Chociaż ten samochód kanabloka, no mówię wam, ja już... Jego... Tylko na chwilę dostaniesz do łapy i człowieku od razu się uczysz, od razu wiesz, jak nim jeździć. Tak jakby był twój od zawsze. Po prostu bardzo fajnie zrobione autko. Tak jakby auto zrobione nawet tak sztucznie trochę, no nie? Ale jest spoko, jest naprawdę bardzo spoko. Teraz weźmiemy sobie Forda Transita, zajedziemy do kolegi i pokażemy mu, gdzie raki zimują. Pokażemy mu moją Forda. Wyzwiemy go na jakiś tam pojedynek. Słuchajcie, to będzie rutyna. Ja myślę, że wygraną mam w kieszeni. Pobierają się tam jakieś pierdoły. Uuu! No nie, poważnie. Ja nie mogę tutaj grać. Oszukali mnie. Poza tym... Mamy teraz zimówki założone w tym samochodzie i nie wiem jak się właśnie jeździ na tej starej mapce, ale ciekawostką jest to, że możemy się tu obracać w jednym miejscu. Tak samo jak Tesla Model S. Dwójeczka. Trójeczka. No na trójce już mu ciężko. Tu powinny iskry lecieć, bo te opony mają kolce. I czwórka to już jest zamulenie, ale dalej się kręci.
Ale świetny jest ten samochodzik, naprawdę. Bardzo, bardzo przyjemnie się nim jeździ, driftuje i w ogóle wszystko robi na tej mapce. Na tej mapce blizzardowej. Ale nie wiem właśnie, jak tutaj by się nim śmigało. Czy rzeczywiście te opony zimowe jakoś pomagają na tych vertepach? Tak czy inaczej, no widzę, że całkiem nieźle się zbiera na offroadzie. Może opony z kolcami mają jakieś specjalne właściwości. To by można było jeszcze wyregulować ten samochód, bo on nie jest do tego, aby osiągać nim jakieś tam wielkie prędkości. A można by go wyregulować, żeby właśnie wyższą prędkość maksymalną miał, bo on teraz tak nie jest zrobiony za dobrze, no nie? Ale wiecie, do jazdy po śniegu się nadaje perfekcyjnie, do driftowania, robienia tam czegokolwiek i zresztą genialnie też wygląda, podoba mi się to malowanie, no po prostu super auto. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie.